powitajmy Estonię! Brawa! Kanada! Francja! Austria! Włochy! Japonia! Rosja! Szwajcaria! Bułgaria! Czechy! Finlandia! Niemcy! Witajmy gospodarza tego pięknego miasta, Jan Pałczek, witamy serdecznie. Prezesa Polskiego Związku Darciarskiego, pana Poloniusz Steiner. Głównego organizatora, pana Andrzeja Wąsowicza. Prezesa również Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego. Panowie i panie, zaczynamy. Tutaj już koszulki są przygotowane. Z numerem 41 trafi w ręce reprezentanta Polski, Maciej! 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 Tak jest, drodzy państwo, z numerem 41 koszulka trafia w ręce Macieja Kota i teraz fotoreporterzy już uchwycają ten moment, jak pana Poloniusz Steiner, no i zobaczcie, te koszulki zimą to jakoś tak ciężko, byli w tych kurtkach, ciężko było nałożyć, a teraz proszę. Jest! Ładnie, gratulujemy z numerem 42 do reprezentanta Norwegii, Tom? Tom? Witamy serdecznie, Tom Hilde, panie i panowie, w zeszłym tygodniu był... Nie doczekałem do końca, jak było w kwalifikacjach, ale fantastycznie się spisywali. Macie kod Tom Hilde i z numerem 43, drodzy państwo, mistrz świata zeszłego roku, reprezentant Polski, Kamil! 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 Kamil Stok, pytanie nie zadałem, odpowiedzieli na każde to pytanie, drodzy państwo. Kamil Stok dzisiaj w najlepszym skoku 131,5 metra. Z numerem 44 koszulka trafi w ręce reprezentanta Finlandii, który powrócił i tu musi być burza brał. Janę! 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 Zobaczcie, uśmiechnął się nawet. No brawo! Janę Ochonen, drodzy państwo. Z numerem 44 koszulka trafia w jego ręce i nie tylko. Pana Poloniusz Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego wręcza. Oj, udało się, udało się. No i drodzy państwo, już mamy Maciko, Tom Hilde, Kamil Stoch, Jana Honen i z numerem 45 reprezentant Niemiec, Michael! 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 Brawo, Michael zajął w zeszłym tygodniu szóste miejsce. Przypomnijcie, gdzie się odbywało pierwsze letnie gapy w zeszłym tygodniu? Wszystko wiecie, kochani, tak jest. I już tutaj właśnie widzimy z numerem 45. I teraz kraj kwitnącej wiśni, daleka Japonia z numerem 46. Taku! 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 Witamy serdecznie na polskiej ziemi wiślańskiej, pięknej ziemi. Taku Takeuchi, Maciej Kot już jest, Tom Hilde, Kamil Stoch, Jana Honen, Michał Neumarej, Taku Takeuchi. No i drodzy państwo, brawa, brawa, dziękujemy. Nasz południowy sąsiad, drodzy państwo, dzisiaj jego kolega z zespołu wygrał, jak wiecie, z numerem 47. Koszulka trafi do reprezentanta Czeskiej Republiki, Jan! 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 I pana Poloniusz Steiner, ponownie, drodzy państwo, Jan Matura, tuż za podłem, najbardziej nielubiane miejsce przez sportowców, ale jak często upragnione, 50 punktów zdobył w swoim pierwszym konkursie Jan Matura. No i wskakujemy, zbliżamy się do podium, reprezentant Słowenii z numerem 48, Matias! 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 Pungertal! Witamy serdecznie, drodzy państwo. Matias, fantastycznie. Drodzy państwo, dzisiaj też skakali. No i drodzy państwo, 48, tutaj 48 numer już jest na jego piersi. No i wskakujemy już na drugie miejsce. Też nielubiane przez sportowców. Na zachodni sąsiad, reprezentant Niemiec numerem 49. Andras! 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 Witamy Andras Wellinger na wiślańskiej polskiej ziemi, również na zachodni sąsiad. Świetnie poskakali, muszę wam powiedzieć, że będzie ciekawa walka. I już was zapraszam na jutrzejszy konkurs, ale jeszcze wcześniej o 10.30, Kasiu, będziemy mieli trening z naszą kadrą. Jeśli
Kto w zeszłym tygodniu zwyciężył, to na pewno wiecie. Żółta koszulka, jak widzicie, bez numeru, czyli koszulka żółta lidera, trafia w ręce reprezentanta Niemiec. Richard! 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 Witamy! Tak jest, żółta koszulka lidera trafia w ręce na pierś tego sympatycznego zawodnika. Dla wszystkich zawodników. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. Teraz Maciej, jeżeli możesz tak 2 metry bliżej. Jeszcze, o tutaj, i teraz 2 kroki do przodu. O, tak jest. I teraz wszyscy, żeby do drugiego stanęli. A teraz, drodzy Państwo, pan burmistrz i pani dyrektor mają specjalną nagrodę dla wszystkich zawodników. Kuchilde, brawa! Kamil Stoch, brawa! Jana Honen! Michał Neumayer! Kamil sprawdził, czy jest wszystko. Kamil, myślę, że tam wszystko... No to wiecie, no lepiej sprawdzić, bo to... Maciej mi podpowiada, że kasa się zga, to dobrze, tak jest. Pana prezesa Polskiego Związku, również pana Andrzeja Wąsowicza prosimy tak bliżej do wspólnego zdjęcia. Minuta dla was, drodzy państwo, a za chwilę tutaj właśnie... O, prosimy może Kasiu, albo zawodnicy. Myślę, że tak będę wyczytywał, a państwa brawami będą... Podobnie, tak jest. Mamy tego? Gdzie mamy tutaj markera, Krzysiu? I zaczynamy. Maciej Kot, bardzo proszę do tablicy. Tak jest. No zobaczymy, drodzy państwo, jak będzie podpis... Na dole. A teraz będzie nam towarzyszyła kapela, będzie nam przygrywała. Tak jest. Dziękuję, kochani, to jest wielka sprawa. Panie i panowie, mistrz świata zeszłego roku, Kamil! Tak jest, Kamil, zapraszamy. Drodzy państwo, tyle razy, ile on stawał na podium, nie potrafię wyliczyć. Janę! Ahonen! Zapraszamy, Janę. Powrócił, zobaczcie, w jakim pięknym stylu. Brawo, Janę. Thank you. Michael Neumayer, reprezentant Niemiec. I będzie piękna pamiątka, drodzy państwo, jak będziecie chcieli sobie zdjęcie zrobić, tylko będziecie musieli tak głowę przechylać, tak głowę będziecie musieli przechylać. I drodzy państwo, kolekcji tacy wiśni, Taku! Taku, Tadeuszu, zapraszamy, Taku. Będzie piękne, piękne, piękne pamiątkowe zdjęcie. Taku, Tadeuszu, za chwilę się dowiem, Mortasi, pewnie, że to będzie zdjęcie i następnie Jan Matura. Jan, zapraszamy, nasz południowy sąsiad, reprezentant Czeskiej Republiki. Matias Pungertar, reprezentant Slovenii. Urodził się 14 sierpnia 90 roku. I zostało dwóch. Andreas Wellinger. Andreas Wellinger, tak jest. Młody zawodnik, słuchajcie, 18 lat jeszcze nie ma, a zobaczcie, jak fantastycznie się spisuje. I lider, Richard Reiter, doświadczony już zawodnik. Brawo, Richard. Brawo, drodzy państwo. Pięknie poskakali. Jeszcze raz wielkie brawa i na cześć naszej dziesiątki. Hip, hip! Hip, hip! Hip, hip! Drodzy państwo, a co mi zostało? Myślę, że w tak pięknym momencie musimy poprosić naszego mistrza świata, bo on wie, że wiemy, że jutro jakąś tam niespodziankę szykują. Kamil, oddaję ci mikrofon. Witam wszystkich, dzięki, że tutaj tak licznie przyszliście i zapraszam wszystkich na jutro, na skocznię. To będzie się działo na pewno, damy z chłopakami z siebie wszystko i tak, jutro 4, pojutrze 12, także będzie jeszcze lepiej. Super. Słyszeliście? A czego sobie życzymy? No zwycięstwa oczywiście, jutro wam zagramy. Kadziura. I takie zdjęcie, to tak sobie myślę, patrząc na wzrost, no już Maciej chyba wie, o co mówię. On wam pokaże, jak macie się ustawiać do tego zdjęcia. Maciej, bardzo proszę. Drodzy państwo, panie i panowie, ladies and gentlemen, Maciej Kot jako pierwszy. Czapeczkę może zdjąć, bo oczywiście. I teraz uwaga, zobaczymy, jak on to zrobi. Uwaga, jest! Jest! Wytrzymaj, tak jest, wytrzymaj. Dobrze, super, troszeczkę w drugą stronę głowy. O, jest, tak jest najlepiej. Wielkie brawa! Dziękujemy. Dziękuję. Państwa zapraszamy do amfiteatru. Jeszcze raz wielkie brawa.
A, oczywiście. My, słuchajcie, macie przygotowane kartki takie, długopis? O, teraz bardzo proszę, Maciej, ty jako pierwszy do kibiców. Tutaj mamy naszą reprezentację z Warszawy, KSN Warszawa, tam jest wielu innych. Ile dajemy, panie prezesie, na podpisywanie autografów? 10 minut. 10 minut. 10 minut. Autografy. Bardzo proszę. Już, drodzy państwo, jeszcze raz brawa, ja jeszcze raz przywitam. Drodzy państwo, oczywiście, kto będzie nam składał? Maciej Kot, Tom Hilde, Kamil Stoch, Jana Honen. A tutaj widzę, że Maciej jest przygotowany, miał już kartki, oczywiście Kamil Stoch również. Może, kapela cały czas niech nam przygrywa. Kapela ze Słowacji! Tak jest. Robert Osak, Winterschuh, drodzy państwo, .pl. Słuchajcie, wszystko się dowiecie na temat skoków narciarskich. To ten sympatyczny człowiek, Winterschuh.pl. Wszystko, o, Luki również, to taki mój Gustaw. Pamiętajcie, wyrzucamy śmieci do kosza, do odpowiednich koszy. I już was zapraszam jutro na 10. O, kochani, oni będą szli do autobusu i też tam będą autografy rozdawać. Kamil, jeżeli mogę, o właśnie, aha, tutaj do naszych kolegów i koleżanek na wózkach, oni też są. Słowenia, o, Słowenia, przepraszam, bo i żegnamy, tak. I brawami żegnamy Słowenię, Słowację, Norwegia, Norway, Kazachstan, świetnie chłopcy poskakali, nasi zachodni sąsiedzi, Germany, Niemcy, Finlandia i Jana Honena, Czeska Republika i nasi wspaniali chłopcy, Bułgaria, czyli Zografski, przedstawicieli, o, flagę FIS-u, startu Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego, Polskiego Związku Narciarskiego, czyli otóż kartki widzicie, Austria, Kanada, kraj kolonowego liścia, Estonia, Francja, tam coś z łódkami jest, nie żabimi, Włochy, Japonia, Rosja, Szwajcaria, panie i panowie i Polska! Dziękujemy wolontariuszom, pięknie wyglądają, dziękujemy za piękne stroje, dziękuję kapeli za przygrywanie, jeżeli jest możliwość, o i o Gustawie oczywiście, drodzy państwo, widzicie go? Jutro, jak ktoś przyjdzie na skocznię, można go nawet będzie kupić. No myślę, że Kasia będzie licytowała letniego Grand Prix. Dokładnie. Letniego Grand Prix, specjalna maskotka z moimi okularami, to widziałeś? A ten człowiek, pamiętacie, a jest Grzesiu Granica? O, jest. Słuchajcie, ci dwa faceci robią niesamowite rzeczy. Luki gdzieś mi jeszcze uciekł. Łukasz Bielski. Nie wiem, nie ma go. A w amfiteatrze jest już, no właśnie. Dziękuję. Drodzy państwo, zapraszam na jutro. Życzę miłego wieczoru. Kłania się państwu Krzysztof Głomowicz i do zobaczenia jutro i pojutrze na skoczni. Fajnie było? O, nasi skoczkowie. Patrzcie, gdzie są nasi golbaliści, mieli przyjść. Dyrektor z Lublina przyjechała. Drodzy państwo, prowadzi taką szkołę dla osób całowidzących i niewidomych, jest niesamowita. Jej wspaniali uczniowie zdobywali wiele, wiele sukcesów na festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Między innymi Kasia Wach, która... jest łatwo. Trzeba dużo pracy włożyć, żeby jakiś sukces osiągnąć. Zresztą wszyscy to widzimy. Tutaj wspaniałych sportowców przywitaliśmy. I podobnie jest u nas. Bo ja tak tylko pokrótce powiedziałem, powiedz, bo tutaj przecież mamy ponad, drodzy państwo, mamy ponad 700 tysięcy osób słabowidzących i niewidomych w naszym kraju. W jakich dyscyplinach, w jakich konkurencjach mogą startować, tak? W trzech słowach, no czterech zdaniach. No jeżeli chodzi o gry zespołowe, to są tylko dwie. Piłka nożna, tu wspomniana przez Krzysia, no i ten golbol nasz ukochany, który uprawiamy od kilkunastu lat. I oczywiście... To jest sprawny. No, pływanie, lekkoatletyka, te podstawowe, prawda?